Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witam na spotkaniu Etyka na talerzu, które jest trzecią odsłoną cyklu spotkań antropofauna, rozmowy o zwierzętach z perspektywy antropologicznej. Serdecznie miło mi jest powitać naszych gości, profesora Jana Hartmana, filozofa, bioetyka, publicystę, osobę, która wielokrotnie zabierała głos w sprawie etyki i zwierząt i jakby tej relacji. Oraz serdecznie mi miło jest powitać pana Dariusza Gzyrę, działacza społecznego, współzałożyciela Stowarzyszenia Empatia, weganina, osobę, która właśnie propaguje bardzo ten taki empatyczny stosunek do zwierząt w czynie i w słowie. A ja się nazywam Olga Rębilińska, jestem studentką antropologii i antropologii kulturowej i również członkinią koła naukowego, które jak w swoich założeniach twierdzi, że antropologia powinna być zarówno publiczna, jak i politycznie zaangażowana. No i przez te półtorej godziny mam nadzieję, że Państwo wyjdą stąd z takim wrażeniem, że wiedza na temat praw zwierząt, czy też w ogóle problemu etyki, czy też problemu jakby wyboru diety będzie poszerzona. Wybór gości nie jest przypadkowy, dlatego że oboje z panów wielokrotnie jakby zabierali głos w sprawie zarówno masowej produkcji mięsa, jak i też pewnych przesłanek etycznych, które stoją za niejedzeniem i jedzeniem mięsa. Ich perspektywy nieco się różnią i stąd myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Ja będę starała się raczej lekkie takie puszczać pytania, a głos tutaj oddać ekspertom. No i mam nadzieję, że jeśli jakieś pytania ze strony publiczności będą, no to żywo się włączymy. I no więc tak, moje pytanie pierwsze kieruję do profesora. Czy zastanawia mnie jedno, jakby według pana, jaki jest status zwierzęcia, jak ono jest oferowane w kulturze, w społeczeństwie polskim, jak ono jest, jakie narracje temu towarzyszą i w związku z tym, no czy ten pewien taki określony, instrumentalny stosunek do zwierzęcia może się przekładać bądź nie na relacje w społeczeństwie ludzkim? Dziękuję bardzo. Najpierw może powiem Państwu, że pani była zbyt miła dla mnie, mówiąc, że jestem zaangażowany. Niestety jak dotąd bardzo niewiele zrobiłem dla sprawy praw zwierząt, bo napisanie paru artykułów, czy danie paru wywiadów, czy udział w takich spotkaniach panelowych, to wszystko jest bardzo, bardzo mało. Nie mogę się równać w żaden sposób z osobami, które poświęcają swój czas na systematyczną, profesjonalną działalność w tej dziedzinie, jak pan Dariusz i pewnie niektórzy tutaj obecni. No ale skoro mam dostęp do mediów, nazwijmy w ten sposób, to jak coś powiem, to wielu ludzi to usłyszy, czasem więcej niż jak inni bardziej tego predestynowani się wypowiedzą. Więc w pewnym sensie jestem uprzywilejowany, ale czuję się z tym skrępowany. Natomiast jeśli chodzi o pani pytanie, to pierwsza rzecz, która mi się narzuca, to niesłychanie zróżnicowany status zwierząt, który jest zresztą czymś zupełnie normalnym, gdy chodzi o stosunki etyczne, ponieważ dawniej ten zróżnicowany status dotyczył także ludzi, jeszcze zupełnie niedawno. Taka idea, że ludzie są osobami równymi sobie z założenia, podmiotami intelektualnymi i podmiotami moralnymi, niezależnie od dzielących ich różnic, jest ideą liberalną, która zaświtała w głowach filozofów, polityków w XVIII wieku, upowszechniła się w XIX, a została zrealizowana jako tako, jeszcze nie do końca, w krajach zachodu w wieku XX. Nikt sobie dawniej w ogóle nie zadawał takiego pytania, czy kobiety powinny mieć takie same prawa jak mężczyźni na przykład. Takiego pytania się nie dało postawić, no bo to było po prostu pytanie absurdalne. No bo wiadomo, że każdy się rodzi kimś,
nie człowiekiem abstrakcyjnym w ogóle, tylko rodzi się albo kobietą, albo mężczyzną, albo panem, albo niewolnikiem. Stąd w ogóle temat równości, tak rozumianej, nie funkcjonował. Czyli nierówność była taken for granted, była czymś zupełnie oczywistym. Tak samo jak oczywiste było, że status zwierząt jest statusem całkowicie niewolniczym i że jeżeli są jakieś różnice między zwierzętami, to wynikają z ich materialnej bądź użytkowej wartości, bądź z faktu, że takie czy inne zwierzę ma szczęście być własnością jakiejś ważnej osoby. Na przykład w Chinach dzielono zwierzęta na takie, które są własnością cesarza i pozostałe. Więc jeśli dzisiaj patrzymy na świat zwierzęcy no, w sposób taki zupełnie spontanicznie różnicujący te gatunki pod względem ich statusu, wartości, to jest to po prostu reminiscencja, naturalna kontynuacja takiego stanowiska, które w ogóle w przestrzeni społecznej było zupełnie oczywiste, że każdy jest czymś, ma jakieś miejsce w strukturze, ma jakiegoś pana, bądź jest czymś panem. No, to zróżnicowanie statusu zwierząt jest dość czytelne w każdej kulturze. Na szczęście w naszej kulturze jest no, dosyć inkluzywne, to znaczy gatunki, które traktowane są jako przedmiot troski bądź poszanowania, są dosyć liczne, bo są to właściwie wszystkie duże zwierzęta, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt rzadkich, należących do gatunków zagrożonych bądź wymierających. To są zwierzęta domowe, znowu zależnie od ich wielkości. Inny jest status psa, inny kota, inny jest status chomika czy świnki morskiej. Się może pochwalę, że mamy w domu azyl dla świnek morskich i żółwi, mamy 19 świnek. Tyle samo żółwi, więc to są rzeczy zupełnie czytelne, na przykład status komara czy muchy jest właściwie żaden. I teraz ten status jest oczywiście niepodmiotowy, on jest zapośredniczony w relacji, jaka wiąże człowieka z tymiż zwierzętami. To, że zwierzę jest nie wiem, piękne, zdobne, albo że nawiązuje z człowiekiem kontakt, albo że jest po prostu przyjacielem, towarzyszem życia. Oczywiście bardzo ten status podnosi, jak wiadomo, te takie arystokratyczne zwierzęta, to są psy, delfiny, orki i tam jeszcze parę różnych gatunków, słonie. No i jest grupa gatunków, powiedzmy, mających taki średni status, jak kotki, ptaszki w klatkach, no i jest mnóstwo zwierząt, które mają status zwierząt dzikich podlegających ochronie, bądź zwierząt dzikich, którymi się w ogóle nie przejmujemy. Są zwierzęta, które jemy i są zwierzęta, których nie jemy. Jak ktoś zabije i zje łabędzia, to będzie potępiany, jak ktoś zabije i zje kurę, to w ogóle nie podlega żadnej moralnej ocenie, co najwyżej pod względem sposobu, w jaki dokonuje tego aktu uśmiercenia zwierzęcia. Ale i tak, mimo że nie stawiamy sobie pytania, dlaczego właściwie różnym zwierzętom różną rangę przypisujemy, ich prawo do życia ograniczamy bardziej bądź mniej, albo w ogóle nie przyznajemy tego prawa do życia, bo komarom w ogóle to nie przyznajemy. Jak sobie zadajemy to pytanie, a sobie chyba czasem zadajemy to pytanie, no to nam wychodzi odpowiedź, która jest dosyć oczywista, bo jedne zwierzęta wydają się nam bardziej rozwinięte od innych, jedne nam się wydają rzadsze i piękniejsze od innych, jedne są dla nas ważniejsze, inne mniej ważne, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nauczyliśmy się, że no, zwierzęta też czują, to znaczy mamy taką wobec nich empatię, rozumiemy ich cierpienie i nie chcemy tego cierpienia im zadawać, co jest pewną nowością. W Biblii jest powiedziane, że nie wolno ucinać kończyn żywym owcom w celu ich spożywania. Przyczyna tego zakazu jest czysto etyczna, ale pokazuje, jaki był standard, prawda, co robiono zwierzętom. Więc tutaj się oczywiście zmienia strasznie dużo. Nikt nie uważa, na przykład palenia kotów
od której to zabawy nazwisko znanego polityka pochodzi, za rzecz wesołą, sympatyczną, normalną. Więc znaleźliśmy się w znacznym, zupełnie innym punkcie. Okrucieństwo, którego wyrzekliśmy się wzajemnie wobec siebie, do pewnego stopnia rozciągnęliśmy na zwierzęta. No, niemniej jednak, na wszelki wypadek wolimy za dużo nie myśleć o cierpieniach, jakie sprawiamy zwierzętom, mimo że się na nie teoretycznie nie godzimy, no bo inaczej musielibyśmy podjąć różne dramatyczne decyzje, łącznie z wyrzeczeniem się jedzenia mięsa, więc ludzie niechętnie o tym myślą. Chętni raczej myślą o tym, żeby chronić zwierzęta przed wystrzelaniem ich w lasach, chronić zwierzęta przed jakąś wyjątkowo niehumanitarną hodowlą albo sposobem uboju. Myślimy o losie bezpańskich psów albo psów w schroniskach. No więc posunęliśmy się w tej naszej empatii i wrażliwości bardzo daleko, naprawdę, w stosunku do dawniejszych pokoleń. Ale no, jesteśmy bardzo w tyle jako społeczeństwo, no, w stosunku do osób takich jak pan Dariusz i pewnie niektórzy z państwa, którzy są gotowi na znacznie więcej poświęceń, działań i w ogóle w takiej etycznej pilności w tym zakresie. No i te osoby, właśnie takie jak pan i pewnie niektórzy tu obecni, którzy robią znacznie więcej od innych, no trochę nas kują w oczy. Nas, którzy jednak jemy mięso i nie zawsze chce nam się zadać pytanie, jak to zwierzę zginęło i jak to zwierzę żyło. Więc ja reprezentuję tą środkową warstwę. Jeżeli powiedzmy sobie nadal większość społeczeństwa raczej o tym nie myśli jednak i nie robi sobie żadnych obiekcji, a elita etyczna, przynajmniej w tym aspekcie, no robi bardzo wiele, bo nie tylko wyrzeka się jedzenia mięsa, zabijania, ale jeszcze no, działa na rzecz ochrony zwierząt przed cierpieniem, no to gdzieś tam jest taka warstewka, nie wiem, kilku czy kilkunastu procent społeczeństwa, takich ludzi, którzy szukają dla siebie miejsca pośrodku, to znaczy chcieliby może coś zrobić, trochę się ograniczyć, ale no, potrzebują push, potrzebują wsparcia, potrzebują zachęty. Ale kończąc tą wypowiedź, bo ona miała taki filozoficzny podtekst, prawda, na temat ich moralnej podmiotowości zwierząt, to proszę Państwa, oczywiście my wychodzimy poza tą antroposferę, budując naszą przestrzeń moralną. Ona już nie jest tylko i wyłącznie przestrzenią międzyludzką, to jest wielki sukces. Ale jest bardzo duża przeszkoda związana z tą inkluzją, włączeniem zwierząt do przestrzeni moralnej, polegająca na asymetrii. Ponieważ my możemy od siebie, zwykle stosunki etyczne opierają się na symetrii, na wzajemności jakiejś tam. Jakkolwiek nie zawsze, bo na przykład stosunki nasze z małymi dziećmi, zobowiązania moralne, jakie małe dzieci, które jeszcze nie mówią, w nas rodzą, to nie są stosunki symetryczne, no ale jesteśmy słabo nauczeni takich niesymetrycznych stosunków moralnych. No i mamy kłopot z tym, że my mamy obowiązki moralne wobec zwierząt i związane z tym zakazy, na przykład zakaz okrucieństwa, podczas gdy no, oczywiście nie przypisujemy tych obowiązków tej drugiej stronie. No, jak słoń nadepnie na człowieka w złości i go zabije, to nie jest winien moralnie, a jak ten sam człowiek tego słonia przykuje gdzieś do czegoś, będzie bił albo go zabije, to się kwalifikuje moralnie. I to jest bardzo poważna przeszkoda w tej inkluzji, ale no, nadzieją na jej przezwyciężenie jest właśnie to, że bardzo często przyjmujemy już tą asymetryczną relację moralną, na przykład w relacjach z dziećmi, które jeszcze niedawno nie były podmiotami moralnymi, a teraz już są, a także z osobami na przykład nieprzytomnymi, albo też chorymi psychicznie, czy znajdującymi się w demencji. Okazuje się, zdolni przypisać podmiotowość moralną istotom, które się nie wypowiadają w swojej obronie, które nie artykułują swoich interesów, które nie są podmiotami zobowiązań wobec nas i jakoś dajemy radę, czyli tą własną podmiotowością moralną jako się dzielimy,
prawda? Mamy babcię, która jest w demencji, która nie ma żadnych obowiązków moralnych, ponieważ już niczego nie rozumie, ale my mamy obowiązki wobec niej, przyjmujemy te obowiązki i swoją podmiotowość moralną niejako rozdwajamy, odbudowujemy ją naszą babcię. I to samo możemy robić ze zwierzętami, ale to jest długi proces. Zanim się ludzie generalnie nauczą, że takiej czynności etycznej, prawda, obdarowywania podmiotowością moralną istot, które nawet nie mówią, a tym bardziej więc nie mogą przyjąć na siebie żadnych obowiązków moralnych, no to minie jeszcze parę pokoleń, ale liczę na to, że ten postęp nastąpi. No tymczasem no, muszę ze wstydem przyznać, że ja do liderów tego postępu nie należę, tylko należę do maruderów, którzy się tam ciągną za parę długości za tymi liderami, ale przynajmniej skleniam sobie, że nie jestem na samym końcu. Ja myślę, że tam już będzie miał komentarzy z twora, bo widzę, że zapisywał. To może ja tylko tak, takim wtrętem zadam ci pytanie, z czego się bierze według ciebie ten opór i ten problem z wyrzeczeniem się mięsa? Ach, problem jest bardzo złożony, to nie jest kwestia tylko mięsa, bo ten dyskurs często jest ustawiany tak, że wybiera się mięso jako jeden produkt zwierzęcy obciążony bardzo moralnie. Stawia się go tak wyżej i naświetla się go bardzo mocno, tym samym spychając w cień zależności pomiędzy różnymi produktami zwierzęcymi i de facto ich problematyczność moralną równą mięsu w dzisiejszym świecie. O tym może za chwileczkę, ale tak wracając do samego pojęcia zwierząt, to po prostu ciężko przekładać kategorię taksonomiczną, systematyki zwierząt, biologiczną, zoologiczną kategorię na kategorię etyczną, tak w prosty sposób, dlatego że większość zwierząt to owady. Żadna znana mi współczesna teoria etyczna, pan profesor mi pomoże, nie włącza owadów do kręgu moralnego w sposób bezpośredni. Ani te teorie dotyczące praw zwierząt, ani singerowski utilitaryzm, ani inne koncepcje z etyką troski feministyczną włącznie, wyrzucają owady gdzieś dalej. Ale nie, proszę, ale nie do końca, ponieważ my mamy oprócz pojęcia zwierzęcia jako jednostki, mamy na szczęście też dysponujemy pojęciem gatunku i tam już w kupie razem gatunkowo są te gatunki znacznie silniejsze, więc ochrona owadów jako gatunków to jak najbardziej funkcjonuje. Natomiast ochrona pojedynczego owada, jeżeli nie jest to jakiś cudowny, rzadki motyl w rodzaju jakiejś tam paść królowej, to będzie kiepsko. Natomiast faktycznie proszę zauważyć, że jak najgorszy ham, zobaczy, że drugi najgorszy cham zabija pięknego motyla, to jest gotów wyrazić sprzeciw, że takie piękne stworzenie zabija. Tutaj zwierzęta się bardzo bronią estetycznie, nawet na poziomie owadów. Natomiast oczywiście ta ochrona w przypadku mniejszych zwierząt no jest tylko charakter gatunkowy. Za wartość uznajemy istnienie gatunków, a nie istnienie pojedynczego osobnika. Tak, istnienie jakiegoś bytu, który jest rzadki bądź piękny, ale na takiej samej zasadzie jak rośliny. Niektóre uznajemy za rzadkie i piękne, je chronimy, ale to głównie ze względu na nas bądź na równowagę ekosystemu. A bezpośrednie obowiązki moralne mamy wobec wybranej grupy zwierząt i wobec mniejszości tych zwierząt. Ostatecznie można by było powiedzieć, że mówimy o kręgowcach w dużym uproszczeniu. I tak też właśnie zarządza prawo. Stara się chronić te zwierzęta oczywiście w sposób absolutnie niedostateczny. Jak spojrzymy na polskie prawo, mamy pierwszy zapis, który jest retorycznie doskonałym zapisem. Mówi o tym, że należy się zwierzętom jako istotom żywym, zdolnym do odczuwania cierpienia. Szacunek, opieka, ochrona, ale przecież w tym samym kraju, który ma tak piękny, retoryczny pierwszy zapis ustawy o ochronie zwierząt, mamy do czynienia z przemysłami, które eksploatują te zwierzęta na gigantyczną skalę i de facto mamy do czynienia z legalizacją okrucieństwa, bo starałbym się zawsze pamiętać o tym, że nie tylko kopnięcie psa na ulicy, czy w domu, czy palenie kota jest formą okrucieństwa. Większość okrucieństwa tego świata wobec zwierząt to jest okrucieństwo wpisane w przemysły, które wykorzystują zwierzęta. Nazywa się to hodowlą przemysłową. Większość produktów, jakie widzimy również w Warszawie, na witrynach i półkach sklepów, to jest produkt hodowli przemysłowej, a więc legalnego, przemysłowego, instytucjonalnego, normalnego, powszechnego okrucieństwa wobec zwierząt. Warto o tym pamiętać. Dlaczego ludzie nie reagują na to w taki sposób, w jaki reagują na krzywdę psa mijanego na ulicy? Dużo ma to
pewnie do powiedzenia kultura, kolejny kultury, w które zostaliśmy wepchnięci i czarna kreska pomiędzy niektórymi zwierzętami podobnymi, jeśli chodzi o zdolność do odczuwania i inteligencję, jak świnie i psy, ale ustanowione w kulturze w zupełnie różnych szufladkach. Jeśli tak robimy od maleńkości, jeśli taka jest edukacja i wtłacza się nam to na każdym poziomie przez całe życie, później trudno jest to zanegować. Nie każdy ma naturę kontestatora. Takie są realia społeczne. Istnieje zasada dowodu społecznego, słuszne ma być to, co jest mówione przez większość. I większość ludzi w ten sposób myśli. Ale ja bym bardzo nie chciał, żeby pan profesor nazywał mnie herosem kulinarnym, czy herosem etyki, bo w dzisiejszym świecie to chyba już nie ma uzasadnienia. To znaczy, jak się spojrzy na statystyki mówiące o właśnie reakcji ludzi na problem krzywdy zwierząt, jest coraz lepiej. Ostatnie statystyki dotyczące Polski mówią o tym, że ilość wegetarian, wegan i osób, które aspirują do tego sposobu życia, zbliża się do 8% społeczeństwa. Myślę, że jeśli 8% społeczeństwa myśli o takim wyborze, bądź go rzeczywiście dokonuje, to już nie możemy mówić o heroizmie kulinarnym. To już możemy mówić po prostu o znaczącej mniejszości ludzi, którzy w ten sposób wybierają i coraz łatwym wyborze, coraz łatwiejszym wyborze. Ważne przy tych statystykach jest jedno zastrzeżenie, że ilość wegetarian i wegan w Polsce jest równa. Wcale weganie nie są mniejszością tego ruchu. Jest nas tyle samo, ilu wegetarian, co oznacza, że wybór odrzucenia wszystkich produktów zwierzęcych z przyczyn etycznych, ekologicznych i zdrowotnych jest już równie łatwy i równie akceptowalny społecznie, jak wybór wybranego, na przykład mięsa. To jest bardzo ważna wiadomość, bo żyjemy w momencie, kiedy zamieniamy ideę wegetarianizmu na ideę weganizmu, nie dlatego, że jesteśmy idealistami, tylko dlatego, że jesteśmy realistami, ponieważ coraz bardziej rozumiemy, w jaki sposób funkcjonują przemysły, coraz bardziej rozumiem, że jeśli chcemy chodzić w butach ze skóry, to musimy zezwolić na produkcję mięsa. Jeśli chcemy pić mleko przeznaczone dla cieląt, to musimy zezwolić na produkcję mięsa. To są naczynia połączone. Nie dziwi mnie reakcja ludzi, którzy wybierają coraz częściej weganizm. Takich ludzi jest w Polsce coraz więcej i widać to na różnych poziomach, nie tylko statystycznie, ale również ma to odbicie w mediach. Media są niezwykle ważne i tu postać pana profesora też w tym kontekście jest niezwykle ważna jako osoby, która ma do tych mediów dostęp i jest często pytana w zasadzie eksperckiej o opinię. Myślę, że nie powinniśmy robić jednego błędu, mianowicie wmawiać opinii społecznej niezdolności do zmiany. Że to jest strategiczny błąd. Jeśli mówimy, naświetlamy wybór weganizmu, czy nawet ograniczania produktów zwierzęcych jako trudny, heroiczny, to dajemy sygnał opinii publicznej, to jest wybór elity i takim pozostanie. Tymczasem, żeby zmienić świat, chcielibyśmy, żeby ten wybór się upowszechnił, więc raczej proponowałbym mówić, tak to jest w dzisiejszym świecie coraz prostsze i możemy tego dokonać, i ewentualnie podpowiadać jak. I tutaj dochodzimy do momentu, jak projektować tą zmianę społeczną. Oczywiście musi być to zmiana ewolucyjna, a nie rewolucyjna. Nikt z nas nie doczeka rewolucji żywieniowej, żadnego sortu, chyba że będzie to rewolucja związana z jakąś epidemią, na którą odpowiemy ewentualnie strachem o nasze zdrowie i wyrzucimy produkty zwierzęce. Jeśli to nie nastąpi, będziemy kroczyć powoli na drodze ewolucji ze zwiększającą się ilością osób, które wybierają produkty roślinne zamiast zwierzęcych. I tutaj sam lud wegański czy wegetariański podpowiada możliwość rozwiązania. Jeśli nie chcesz, nie możesz, masz blokadę emocjonalną, psychologiczną, techniczną, jakąkolwiek inną, żeby zostać weganinem z dnia na dzień, zrób to stopniowo. Zrób jeden taki posiłek na tydzień. Pan profesor ogranicza spożycie mięsa, tak. Wiem, bo widziałem w wywiadach, że mówił pan, że je pan mięso 2 razy w tygodniu. To jest właśnie ta metoda. Z tym, że weganie podpowiadają inaczej. Zamiast ograniczyć 2 razy w ograniczyć mięso, ograniczmy produkty zwierzęce. Na przykład zróbmy sobie dzisiaj kolację po wegańsku. Ta metoda. Ja wiem, że ludzie potrzebują, ja też potrzebowałem, większość potrzebuje metody małych kroków. To jest zrozumiałe psychologicznie. To ja może tak nie sprecyzuję, do kogo to skieruję to pytanie, ale myślę, że dotykamy bardzo ciekawego momentu, w którym możemy jakby zastanowić się, że jedzenie mięsa nie jest też jakby wynikiem naszych kulinarnych potrzeb i wyborów i też jakby preferencji smakowych, ale że w ogóle produkcja mięsa jest
bardzo mocno zanurzona w polityce i w ogóle, że jest to kwestia jakiegoś monopolu i wielkich koncernów, zarówno tych, które produkują mięso, jak i tych, które przetwórstwem mlecznym się zajmują. I w związku z tym też ta przestrzeń publiczna jest w jakiś sposób zawłaszczana i skracana dla tego postulatu, by z tego rezygnować. I może właśnie takie moje pytanie jest, w jaki sposób tą przestrzeń publiczną wywalczać? Ale to jest normalne, że jeśli jest nas wiele milionów, zacznijmy od tego, jest nas wiele milionów i nasze proste, zwykłe, konsumenckie, codzienne wybory w efekcie powodują istnienie przemysłów. No taka jest zasada, to nie tylko w przypadku produkcji żywności. Na przykład jeśli chodzi o, nie wiem, sposób przemieszczania się po świecie. Jest nas wiele milionów, chcemy być szybciej z punktu A w punkcie B, w związku z tym wymyślamy samochody i istnieje przemysł samochodowy i problem wydobycia ropy i tak dalej, i tak dalej. Nasze małe, zwykłe sprawy sumują się, dodają się i stają się problemem społecznym i politycznym. W efekcie otrzymujemy budżet państwa, który jest tak naprawdę sposobem zarządzania zwierzęcą krzywdą. Ale jest to pokłosie prostych, zwykłych wyborów konsumenckich i kontestacja tego jest tak naprawdę próbą odzyskania wolności konsumenckiej. Nie tylko wyborem takim czysto moralnym, ale także demonstracją niezależności od wpływu systemowego na ciebie jako obywatela, na każdym poziomie. Jak spojrzymy na reklamy, które nam naprawdę wciskają nie tylko kłamstwo o życiu tych zwierząt, pokazując je w zupełnie nierealnych warunkach na tle zielonej trawy i błękitnego nieba, ale także wmawiając nam nasze potrzeby kulinarne, na przykład potrzebę jedzenia mięsa, która jest potrzebą wmówioną, a nie rzeczywistą, to żeby się z tego wydobyć, trzeba zdobyć się na kontestację i jest to de facto odzyskanie wolności. No, powiedział tak. Ja bardzo zazdroszczę panu, że pan jest weganinem i nie ma już pan żadnego z tym problemu. Po prostu się pan odzwyczaił i już. Natomiast perspektywa człowieka, który jest uzależniony, tak jak od papierosów można być uzależniony, no to jest uzależniony od spożywania produktów zwierzęcych, no jest oczywiście zupełnie inna. No jeżeli ja zjem sobie sztyka, to po zjedzeniu go no, optymistycznie patrzę na ewentualność ograniczenia jedzenia mięsa, ponieważ przez jakiś czas nie odczuwam tej żądzy pożerania mięsa, prawda? To jest dokładnie tak jak z seksem. Po prostu. No, przez kilka dni powiedzmy, bewsztyk już mnie tak nie rusza. Ale no, potem po piąty, szósty dzień już się za tym mięsem bardzo bym jednak rozglądał. To jest ogromna praca. Odzwyczaj to nie jest tak jak z papierosami, prawda? Że to przy dużym wysiłku, ale to się rzuca. I człowiek jest przygotowany bardzo na to, że będzie przeżywał jakiś głód nikotynowy i jest w ogóle na wsparcie w tym. No, no rzucanie bewsztyków nie jest, jest bardzo osobistym przedsięwzięciem, jakby na otoczenie nie bardzo pomaga. Poza tym to, co nam kompensuje brak mięsa, to w pierwszym rzędzie są jednak te produkty zwierzęce. To znaczy, jak ja mam dzień bezmięsny, tak jak dzisiaj, to bardzo łakomie spoglądam na sery i jajka. Naprawdę łakomie. I teraz jeżeli ktoś mi jeszcze mówi, dobra stary, no już jadłeś bewsztyka, ale teraz jeszcze serek, jajka, i rybki i w ogóle wszystko, to oczywiście pojawia się straszny głód. No, po prostu. Ja wiem, że to wszystko jest możliwe, ale naprawdę przejście tej drogi jest trudne. Jak ja widzę jakby upowszechnianie takich postaw? Przede wszystkim rezygnacja z wyznaczania wszystkim ludziom, czyli bardzo dużym grupom ludzi, bardzo maksymalistycznych celów. Zgoda na to, żeby to było stopniowe i może niekoniecznie z zamiarem dojścia za 5 lat do całkowitego weganizmu. Zrób coś, prawda? Potem może zrobisz więcej, więc jestem za taką postawą umiarkowaną. Po drugie, wydaje mi się, że jest bardzo ważne stworzenie ludziom warunków do tego, żeby podjęli świadome decyzje. Dlatego uważam, że byłoby bardzo wskazane, żeby w szkole, na przykład na poziomie gimnazjalnym, rozmawiać z młodzieżą, skąd się bierze jedzenie, które jemy, żeby pokazywać, jak wygląda hodowla zwierząt,
jak ewentualnie powinna wyglądać, jeżeli już hodujemy zwierzęta, jak wygląda produkcja, czyli zażynanie zwierząt, jak wyglądają te ubojnie, jak się tworzy to mięso, to po to, żeby uniknąć tej takiej błogiej niewiedzy. Bo to, że nie myślimy o tych sprawach, w związku z tym nie czujemy się w żaden sposób moralnie zobowiązani do tego, żeby najpierw je rozważać, a potem podejmować jakieś osobiste decyzje w kierunku ograniczenia mięsa czy produktów spożywczych, zaczyna się od tego, że nie ma tematu po prostu. Nie dlatego, że on jest tabu, tylko jego po prostu nie ma. Tak jak z niewolnictwem. No, niewolnictwo kwitło przez tysiące lat, ponieważ nie było w ogóle żadnym tematem. Nikt nie podnosił niewolnictwa jako problemu moralnego. To nie było tak, że była jakaś ideologia niewolnictwa, która przekazywana z pokolenia na pokolenie impregnowała ten system społeczny, tylko nie było etycznego tematu niewolnictwa. On się pojawił raz w V wieku przed naszą erą i został wyśmiany i zamknięty w ciągu kilku lat. I potem już nigdy, to jest zasługa sofistów, nigdy nie powrócił aż do wieku XVII de facto, a tak na dobrą sprawę XVIII. I tak samo jest z mięsem. Najpierw trzeba w ogóle odblokować ten temat i wpuścić ten temat do obiegu już nie tylko powiedzmy kulturalno-gazetowego, medialnego, gdzie już funkcjonuje, jakkolwiek ciągle tak trochę na zasadach pewnego rodzaju radykalizmu czy ekscentryczności, mimo wszystko tak to jest pozycjonowane, ale to ten temat trzeba wpuścić do szkoły. Ja uważam, że w ogóle w szkole powinny być nie tylko lekcje wychowawcze, które prowadzą akurat ci nauczyciele, którzy mają tą klasę pod sobą, ale powinno być coś więcej, coś w rodzaju lekcji etyki, gdzie o różnych zagadnieniach moralnych, życia społecznego i osobistego będzie się w miarę kompetentnie, bo też nie przesadzajmy etyków, którzy mogą to robić dobrze, jest bardzo, bardzo, bardzo niewielu, ale przynajmniej z jakąś taką szczerością, uczciwością intelektualną się mówi, w tym również o tym, co my robimy zwierzętom. A my robimy zwierzętom różne złe rzeczy. Tak dziecko na przykład, no, jemu bliższe jest może to, że no, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec swoich zwierząt domowych. Strasznie dużo jest zwierząt, miliony zwierząt w domach, które cierpią tylko dlatego, że właścicielom nie chciało się dowiedzieć, czego te zwierzęta tak naprawdę potrzebują, prawda? I ja to mam na co dzień, prawda? Że no po prostu trzyma takiego gryzonia i on nie wie, że gryzon je trawę. No to po prostu no nie chciało, musiał w internecie milion rzeczy sprawdzić, ale nie to, co je jego gryzon. Że po prostu wystarczy iść, zerwać trawy, garstkę i jakość życia tego zwierzęcia bardzo wzrasta. Albo że musi mieć zawsze wodę, albo że siano to podstawa, albo że świnka morska musi mieć domek. No i można się dowiedzieć w minutę. Sprawę można załatwić w jeden dzień. Po prostu nie ma tego impulsu. Gdyby to w szkole robiono, gdyby ta szkoła nie była tak zanurzona w takiej patriarchalno-antropocentrycznej kulturze, jak jest, prawda? Powiedzmy takim solidnym, średniowiecznym, judeo-chrześcijańskim fundamentem, no to oczywiście można by to robić, ale są fundamentalne przeszkody. No, tak jak nie można wejść do szkoły z polityką równościową, nie można wejść z lekcjami wychowania seksualnego, no to tak samo na tej samej zasadzie nie można wejść z problematyką ochrony zwierząt przed okrucieństwem, ponieważ jest to oczywiście natychmiast traktowane jako rodzaj inwazji kulturowej o charakterze, no, powiedzmy sobie, generalnie antykonserwatywnym, antykatolickim. I po prostu na to trzeba czasu. Polska na pewno nie będzie liderem, ale jestem przekonany, że jeżeli tego rodzaju edukacja, która nie będzie straszyła, nie będzie powodować jakiegoś dramatycznego dyskomfortu wśród dzieci, ale da im do myślenia, będzie zachęcać do tego, żeby podejmowały świadome wybory. Jeżeli taka edukacja wejdzie w Unii Europejskiej, prawda, no to w pewnym czasie ona przyjdzie również do Polski. My liderami nie będziemy, ale sądzę, że już zbliża się ten czas i że za, powiedzmy, ja sobie wyobrażam, że za kilkanaście lat to już będzie dosyć naturalne, że w szkole z dziećmi i młodzieżą się mówi o równości płci,
przemówi się o kwestiach życia seksualnego w normalny sposób, że mówi się również o obowiązkach ludzi wobec zwierząt i krzywdzie, jaką ludzie robią zwierzętom. Tylko po prostu na to trzeba czasu i to trzeba robić cierpliwie, systematycznie i no, nie dać się postawić, nie dać się przyprawić tej gęby radykała. Dlatego ja bardzo lubię słuchać pana, bo pan tak właśnie spokojnie bardzo do tego podchodzi, unika takiego tego elementu takiego natarczywości, zawstydzania, zastraszania, ponieważ to usztywnia ludzi strasznie, a tak jak się to robi w sposób umiarkowany, to ludzie to przyjmują. I ja sam jako będący ciągle po tej drugiej stronie, prawda, no jestem wdzięczny, że nie molestuje się mnie, nie stawia do raportu, nie zawstydza, nie zastrasza, no zachęca, no i ta moja świadomość się buduje i w pewnym momencie jest przekroczony jakiś próg, bo świadomość wyprzedza działanie. No i w pewnym momencie ta świadomość już jest na tyle rozbudowana, na tyle doskwiera, pojawiają się jakieś wyrzuty sumienia i w pewnym momencie pojawia się gotowość na podjęcie jakiejś decyzji, prawda? Dobrze, ograniczam pierwsza, a jeszcze bardziej ograniczam, prawda? Ja jeszcze mam jedno takie zasadę, że duże zwierzęta, no bo sobie myślę, no bo to mniej zwierząt w ciągu życia zabiję, jak będę jadł krowę, bo krowa jest wielka. I na przykład też tak rybki to niechętnie biorę, bo też mi rybek szkoda, więc właśnie ta krowa mi się to podoba, że ja w ciągu życia zjem 5 krów, prawda? Bo to jednak nie to samo, co 1000 kurczaków. No wiesz, tak strasznie lubię te kurczaki, wie pan. No więc to jest trudne, bo to jest też takie bardzo biologiczne, że człowiek pragnie tego mięsa. No po prostu to jest taki, no tak jakby człowiek musiał w ten celibat wejść jednak. Wie pan? To strasznie, jak czuję ten zapach, idę. Pan tego nie rozumie, bo pan już ten nie nęci, jak ja idę koło taki, wie pan, rożnu, gdzie tam te kurczaki na tym rożnie, to aż mi w ogóle tutaj się wszystko słabo, ja już muszę to. Po prostu muszę już do tego kurczaka, prawda? No tak jakby facet idzie, prawda, i widzi tam jakieś tam roznegliżowane zdjęcia, to tak się gapi na to. Ja tego kurczaka też tak pragnę, ja go chcę pożreć. I chciałbym to zmienić, ale to powolutku. Także myślę, że na razie ja mam w tej chwili tak prawie 47 lat, myślę, że jeszcze mam chwilę czasu, żeby dojść do takich dobrych rezultatów, że już w zasadzie te ani te plakaty z tymi pannami, ani te kurczaki, że tak nie będą mnie bardzo jakoś interesować. Oby tak się stało w ciągu lat. Ja myślę, że pan profesor poruszył wiele ważnych wątków, to znaczy jak bardzo niezbędna jest edukacja świadomościowa na wielu poziomach, zaczynając od najmniejszych lat. I jak ważne jest, żeby stwarzać właśnie te warunki do podejmowania decyzji, w tym kulinarnych. I myślę, że powinniśmy sobie to wziąć do serca. Natomiast jeśli chodzi o ten element tej żądzy i tej biologiczności spożywania mięsa, to mi się wydaje z perspektywy adeptki antropologii, że no to są właśnie jakoś tak bardzo głęboko zinternalizowane potrzeby, które nam dostarcza kultura i to właśnie jest jakby postulatem antropologii zaangażowanej, by monitorować właśnie jakby te elementy naszej rzeczywistości, dostrzegać to, na ile na przykład pewne nawyki są tam kulturowo obwarowane i gdzie możemy właśnie robić te przemieszczenia. I właśnie jeśli chodzi o to, to była bardzo ciekawa ta wypowiedź, dlatego że jakby to mięso jest taką tą figurą, która właśnie rozpala te żądze, działa tak, takimi zmysłami. Ale mi się wydaje, że to Darek na pewno dużo będzie miał na te odpowiedzenia, że samo mięso jakby bez przypraw w ogóle tej żądzy dla nas nie rozpala. Nie jadłem bez przypraw. Jakby, że ten smak i jakby te wszystkie skojarzenia związane są przede wszystkim z tym, że mięso się nauczyliśmy przygotowywać. To jest jakby sprawdzony zestaw tych przepisów, którymi dysponujemy. I też to jest właśnie też kwestia tego, że my to poznaliśmy, wiemy, że to dobrze smakuje, wiemy, że to jest tłuste, że to jest sycące. Kultura popularna również dostarcza nam właśnie takie fetysze związane z spożywaniem, z erotyką, właśnie z tym mięsem. Mi się wydaje, że to są takie bardzo mocne pakiety fetysze, które powodują, że jakby to mięso chętniej spożywamy. Oczywiście jeszcze jakieś wzorce męskości do tego dochodzą też.
I wydaje mi się, że można propagować też kulinaria, znaczy przepisy wegańskie, wegetariańskie, korzystając właśnie z tych fetyszy, które krążą. No i właśnie jakby Darek, może ty powiesz, jak to wygląda, czy można taki obiad wegański, który będzie też sycący i który będzie rozpalał jakby zmysły i wyobraźnię, przyrządzić. Ja to dobrze, że jeszcze jedno pytanie do pana w tym kontekście. Czy dla pana zapach takiego pieczonego, świeżutkiego kurczaka jest neutralny? Czy to jest tak, że po prostu nie pobudza ten zapach pana, nie wzbudza panu głodu, nie wzbudza panu pragnienia jedzenia tego kurczaka? Czy jest neutralny? Czy może nawet nieprzyjemny? Jak to jest? Powiem tak, że nie jest neutralny. Bywa przyjemny, bywa nieprzyjemny, w zależności od tego, jaki produkt od zwierzęcy ma pan na myśli. Ja byłem wielbicielem serów żółtych, koneserem serów przez wiele lat i pewno jestem tym koneserem, tylko z nich nie korzystam, ponieważ wiem, że są problematyczne moralnie, dlatego z nich nie korzystam. To znaczy nie myślę kubkami smakowymi. Moje kubki smakowe nadal pracują, ale ja już mam nad nimi kontrolę. Ale wie pan, nie je, ale jak pan czuje zapach bewsztyka, kurczaka, inni wszyscy ludzie, którzy jedzą mięso, to zaraz są zmobilizowani, żeby to pożerać. Chcą tego. Ale to jest bardzo prosty mechanizm. To jest bardzo prosty mechanizm. Jesteśmy organizmami zwierzęcymi, które w toku ewolucji bez wątpienia odżywiały się mięsem, lubiły mięso i to mięso było na pewnym etapie ewolucji, rozwoju człowieka bardzo potrzebne. W związku z tym wciąż mamy te same biologiczne potrzeby jedzenia mięsa, które dzisiaj możemy zaspokoić inaczej, ale mamy przecież chinotok na widok. Czyli ma pan ochotę? Nie mam, ale to ochota na coś, co jest problematyczne moralnie, to wie pan, panie profesorze. Dobre było to porównanie z seksem, ale tylko do pewnego momentu. Jeśli mam na to ochotę, to tak jak na pewne formy seksu, które są kulturowo na granicy akceptowalności. Znaczy to porównanie weganizmu do ascetyzmu jest nieuprawnione. Weganizm byłby raczej przyzwoitym zachowaniem się seksualnym. Bo seks można rozciągnąć na rzeczy, które są nieakceptowalne, nadal będzie to seks, chociaż będzie szkodliwy dla innych. Nie rzucamy się na kobiety na ulicy, na przykład, z tego względu, że rozpadają. Znaczy nie, panie profesorze, sam pan kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że zabijanie do przyjemności jest w oczywisty sposób nieetyczne. Tutaj pan mówi, że spożywanie bewsztyka, czyli martwego zwierzęcia odpowiednio przyrządzonego, jest dla pana satysfakcjonujące, jeśli chodzi o kubki smakowe i powoduje pana pożądanie. No to rozumiem, że ma pan problem. Na jednej strony pana głowa już rozumie, że robi pan coś złego, z drugiej strony pana kubki mają nad panem kontrolę. Ja po prostu chcę wiedzieć, co mnie czeka. To znaczy, czy to jest tak, że ten instynkt, ta żądza też wygasa. Prawda? Po prostu człowiek wie, że po prostu nie je i koniec i przestaje tego pragnąć, bo się naprawdę odzwyczaja. Czy to jest tak, że rzeczywiście codziennie jest bombardowany tymi zapachami, ciągle musi ze sobą troszkę walczyć do końca życia? Nie, ja już nie walczę ze sobą, to znaczy moja kultura opanowała moją biologię tutaj. W tym momencie i do tego chyba powinniśmy zmierzać, że my jako gatunek, czy jako zwierzę mamy możliwość jedzenia produktów zwierzęcych, jest to dla nas pewnie przy odpowiedniej ilości tych produktów nawet korzystne zdrowotnie, to by było zaprzeczyć. Natomiast mamy też możliwość z nich zrezygnować. Jeśli taką możliwość mamy, to powinniśmy się nad nią poważnie zastanowić. Ona jest estetycznie satysfakcjonująca pod każdym względem i to jako praktyk weganizmu mogę panu powiedzieć na pewno, że potrafiłoby sprawić, że miałby pan siestę z mruczącym hartmanem na hamaku. Dobrze. Wie pan, jeżeli ciągniesz tą metaforę, prawda, celibat tutaj, czy jakieś wstrzemięźliwość seksualna, niejedzenie produktów od zwierzęcych, no to jest trochę tak, prawda, jak pan jest wierny produktom niezwierzęcym i po prostu jest pan naprawdę wierny i można panu w tym względzie polegać. Tamte panu wystarczą, tak jak wiernemu mężowi wystarcza jego żona. Różnica polega na tym, że żeby zdobyć coś innego niż własna żona, to na ogół trzeba bardzo dużo zaryzykować, napracować się i tak dalej, i tak dalej.
Natomiast to mięso jest tak strasznie łatwo dostępne, prawda? I bezkarnie dostępne, nic pan nie ryzykuje. I stąd to moje pytanie, czy to nie jest bardzo trudne po prostu. Czy to jest ciekawe, że dostępność mięsa powszechna dzisiaj to jest innowacja czasów ostatnich? Tak. Przecież przez większość czasu mięso było zarezerwowane dla kast wyższych. Raczej większość żywiła się soczewicą i kartoflami, bardzo dobrze. Gdyby jeszcze dodawali witaminę B12 do tego, to byłoby cudownie. Już taki wkręt. W każdym razie powszechność jest czymś nowym, a to wiąże się z... Tutaj można by wrócić na chwilkę do tego, czy rzeczywiście mamy do czynienia z postępem etycznym, jeśli chodzi o stosunek do zwierząt. Mówi się o tym więcej, rozumie się, kim są zwierzęta więcej, ale jednocześnie te same czasy to są czasy właśnie tej innowacji w postaci hodowli przemysłowej. Wszystko ostatnie 150 lat. Więc tu mamy też takie rozdwojenie dziwne. Rozumiemy więcej, ale też pożądamy tego mięsa więcej, w związku z tym produkcja zwierzęca przybiera formy skrajne. To jest radykalizm. Jeśli w jakimkolwiek kontekście mielibyśmy używać słowa radykalizm, to właśnie nazwałbym radykalizmem, nie odmowę uczestnictwa w tym, tylko to właśnie. Może są jakieś pytania od publiczności? Tak, dobrze, to przekażę mikrofon. Proszę trzymać blisko. Na granicy higieny, jak zawsze. Dzień dobry, ja się nazywam Iza Matek. Ja jestem od 25 lat wegetarianką, od roku dopiero weganką. I właściwie to mam taki dylemat, czy z tego, co pan profesor mówił, nie wiem, czy etyczne jest czekanie i nie bycie radykalnym, ponieważ czekanie tak naprawdę oznacza, że te zwierzęta giną. I to czekanie oznacza, że te zwierzęta cierpią. I że jakby takim, nie chcę używać tego słowa, bo to jest nie, no bo to jest takie też na granicy przegięcia, ale taki horror zwierząt trwa, tak? I pytanie, czy mając świadomość i mając jakby, pracując się w takim, na takim poziomie człowieka właśnie świadomego, rozumnego, biorącego odpowiedzialność, możemy czekać. I możemy sobie, ja tak 25 lat na przykład czekałam, będąc wegetarianką, tak? Czyli korzystając z produktów również nawałowych. Dopiero od roku jestem weganką, dopiero mi teraz z tym dobrze, czuję się wolna, tak? Ale to było też takie 25 lat godzenia się na pewną taką letniość, tak? Tylko w tym czasie ja tak naprawdę cały czas wspierałam ten przemysł. I się godziłam na to, że on się rozrastał, tak? Godziłam się na to, że te zwierzęta cierpią. Więc pytanie jest takie, czy my możemy sobie pozwolić na to, żeby czekać, żeby pomału wprowadzać takie etyczne postawy do szkół, pomału uczyć o tym dzieci, żeby to wszystko było takie lekkie i łatwostrawne. Ponieważ zwierzęta w tym czasie nie jest lekko, nie jest to dla nich łatwostrawne. One cierpią, to jest ogrom cierpienia. Tak, więc pytanie, na ile my możemy być, nie być radykalni. Ja też nie lubię radykalizmu i też mi się bardzo podoba pana postawa i postawa ludzi, którzy nie są postrzegani jako oszołomy. Ponieważ ja niestety nie jestem dyplomatą, jestem bardzo kiepska w tym, bardzo emocjonalna, więc najchętniej bym chciała, żeby to wszystko się stało natychmiast, tak? Ale to tylko dlatego, że i jakby potrzeba jest duża, bo chodzi o cierpienie, tak? Tak, jeżeli zwrócimy się do społeczeństwa z takim przekazem, grzeszycie, natychmiast przestańcie, no to społeczeństwo no, takich kaznodziei po prostu odrzuci. Obawiam się, że skutek będzie odwrotny do zamierzonego. W ogóle zepsujemy reputację tych, którzy propagują wegetarianizm i weganizm. Ja myślę, że jednak lepiej się zgodzić na trwanie zła, jeżeli będzie postęp. Postęp jest sam w sobie dużą wartością etyczną. Postęp każdy może robić sam, ograniczając mięso, ale ja widzę w wymiarze społecznym jeszcze inne formy tego postępu. No po pierwsze, jak mówię, edukację. Po drugie, jednak instytucjonalny i prawny nacisk na poprawę
warunków hodowli, transportu zwierząt, ich uboju. Ja już propaguję, teraz będzie bardzo ciekawa ustawa Platformy Obywatelskiej, poprawiająca ustawę, zresztą niedawno przecież przyjętą w zeszłym roku, dwa lata temu ustawę o zwierzętach. Ta ustawa wprowadza bardzo dużo różnych ograniczeń. To nie tylko chodzi o tą norkę amerykańską, ale o różne sprawy, o psy i tak dalej, więc postęp jest, więc można stosować instrumenty prawne. One muszą być sprzężone z instrumentami ekonomicznymi, no bo jeżeli stosowanie bardziej surowych wymogów, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt, spowoduje wzrost cen tych produktów, no to one będą importowane na przykład z Azji, więc to musi się wiązać również z polityką celną. Potem trzeba tych przedsiębiorców w jakimś stopniu, jakoś to trzeba im rekompensować. To są rzeczy, to wymaga inteligencji, żeby to zostało przyjęte przez społeczeństwo i było rzeczywiście egzekwowane. Druga rzecz, którą można robić, to jest tworzenie ośrodków referencyjnych, takich dobrych wzorców, a nawet kodeksów. Ja niedawno namawiałem, miałem wywiad dla czasopisma przemysłu mięsnego, ta branża też ma swoje czasopismo, no i namawiałem, żeby też przyjęli kodeks dobrych praktyk, po prostu czego, żeby sobie powiedzieli wyraźnie, jakich granic nie wolno przekraczać w hodowli, w transporcie, w uboju, i namawiałem ich do tego, żeby standard, który sami przyjmują, był wyższy niż ten standard, który narzuca im prawo. Co oczywiście będzie miało nie tylko znaczenie no, czysto moralne, ale także no, do pewnego stopnia no, na znaczenie na ich reputacji wobec znacznego odłamu, rosnącego odłamu społeczeństwa, który jest wrażliwy na te sprawy. No i tak szczególnie mi zależy na takiej idei, która z zachodu do nas przychodzi, to jest taki etycznego certyfikowania hodowli. Ja wiem, że tu są osoby, które uważają każdą hodowlę za nieetyczną, ale umówmy się, no, są lepsze i gorsze warunki. I takie certyfikaty, są certyfikaty jakości mięsa już w Polsce, no i oni też mnie zaprosili kiedyś, ja mówię, no fajnie, ale w waszych kryteriach te wszystkie sprawy związane z dobrostanem zwierząt, to są na samym końcu, w zasadzie prawie ich nie ma. Ten certyfikat głównie mówi o jakości tego mięsa i to pośrednio się wiąże z warunkami żywienia, warunkami hodowli, ale warto też wypromować certyfikat etycznej hodowli. Jeżeli by w sklepie były porządne oznaczenia, jakieś E, coś takiego, prawda, że człowiek wiedział, że płaci nieco drożej za mięso, które jest etyczne, to prawdopodobnie wielu ludzi by się decydowało na to, tym bardziej, że okazuje się, że wzrost kosztów produkcji mięsa, który wiąże się z zapewnieniem warunków narzucanych przez Unię Europejską, a one są bardzo, tak można powiedzieć, słabo i nie dla wszystkich zwierząt zdefiniowane dostatecznie. Tam jest coś o kurach, jest coś o świniach, a nie będzie o krowach, albo odwrotnie, to tam jest jeszcze dużo pracy. Więc jeżeli chce się robić to przyzwoicie, to te koszty produkcji okazuje się zaledwie wzrastają 2-3%. Ale to jest taka branża, tak konkurencyjna, że zbijanie kosztów o 2% to już jest bardzo poważna, jest bardzo poważny nacisk na ograniczanie kosztów nawet w tak małym zakresie. W związku z tym pewna umowa producencka, zmowa producencka ze wsparciem prawa narodowego, międzynarodowego, unijnego może gwałtownie poprawić dobrostan zwierząt. Ale każdy kij ma dwa końce. Rzeczywiście można zrobić certyfikaty, ośrodki referencyjne, zaostrzyć prawo, zaostrzyć kontrolę, podnieść świadomość producentów, podnieść świadomość konsumentów. To wszystko się robi i da się zrobić. Tylko że wtedy dochodzimy do takiej sytuacji, w której generalnie społeczeństwo przyjmuje, że aha, no teraz już jest w porządku, prawda? Więc moim zdaniem te wszystkie czynności trzeba podejmować, ale temu powinno towarzyszyć taki przekaz, że to nie jest po to, żeby uspokoić nasze sumienia i żebyśmy sobie dalej te zwierzęta jedli, tylko właśnie, żeby ratować
dobrostan tych zwierząt, które są i które i tak będą zjadane i produkowane, ale generalnie chodzi nam o to, żebyśmy przestali tak pożerać straszliwie te zwierzęta, jak się tego nauczyliśmy, jak pan słusznie powiedział, w ostatnich dziesięcioleciach, bo nas na to teraz stać. I jakkolwiek musicie państwo wiedzieć, że argumenty czysto etyczne do ludzi po prostu nie docierają. Dlatego ludziom trzeba powiedzieć, jakie mają korzyści z tego. Jeżeli się ludziom powie, że ograniczenie mięsa jest dla nich dobre i jest jeszcze na dodatek etyczne, no to zaczyna to być interesujące. A prawda jest taka, że my jemy mięsa, ci, którzy jedzą mięso, jedzą znacznie więcej tego mięsa niż i potrzebują, i de facto chcą, bo my się w ogóle przejadamy potwornie. My jemy mniej więcej dwa razy tyle, ile powinniśmy jeść. Jakby ludziom powiedzieć, że są w pułapce, ponieważ nagle żywność się zrobiła strasznie tania, dlatego nas jest na świecie 7 miliardów, bo po prostu produkcja żywności jest wydajna i tania. Ludziom powiedzieć, słuchajcie, rujnujecie swoje zdrowie, ponieważ jecie dwa razy za dużo, to ludzie by i mięsa mniej jedli, gdyby wiedzieli, że jest taki problem. A nam się tego nie mówi, że my jemy za dużo, ale nam się mówi, że powinniśmy się zdrowo odżywiać. Mnóstwo osób, głównie kobiet, z powodów kulturowych zresztą, i to przemijających prawdopodobnie, bardzo się odchudza i te osoby rzeczywiście znacznie mniej wiedzą po sobie, że my jemy za dużo, ale generalnie społeczeństwo się nieprzytomnie obżera. I gdybyśmy nauczyli społeczeństwo, żeby się przestało obżerać jak świnie, za przeproszeniem, bo tak jest, my żremy ile dają, a dają nieskończenie. Świnia też żre ile jej się da. Świnka morska też, moja. Więc tutaj jesteśmy wszyscy na tej samej stronie. Jakby się nauczyć ludzi w ogóle powściągliwości w obżarstwie. My jesteśmy kulturą obżarstwa. Jedyne, co nas powstrzymuje, to obawa, że utracimy atrakcyjność seksualną, a ewentualnie w pewnym momencie, że może dostaniemy miażdżycy i dostaniemy zawału. To jest wszystko, co nas powstrzymuje przed obżarstwem. Jakbyśmy się oduczyli obżarstwa, to od razu uratowalibyśmy połowę tych zwierząt, którymi się po prostu obżeramy. I to już zupełnie niezależnie od etyki, prawda? Po prostu my za dużo żremy. Ja pozwolę sobie do pani wypowiedzi taki krótki komentarz dać i potem oddam głos Darkowi. Wydaje mi się, że dokonując takich wyborów kulinarnych na zasadzie świadomości, no, staramy się jednak być realistami, jak to powiedział Darek. I nie jest możliwa za jednym ruchem taka rewolucja. Natomiast to, co my robimy, decydując się na taką, a nie inną dietę, to jest rodzaj takiej inwestycji przyszłość. I jeśli każda osoba w zasadzie się liczy i ten postęp, który tutaj jest tym takim nośnym hasłem, który jest dla nas ważny, no gdzieś w tej właśnie jakby futurystyce jeszcze do kręgu pojawiają się syntetyki i jakby ta potrzeba mięsa może być w przyszłości na przykład, może być masowa produkcja sztucznego mięsa. Jeśli się w koncerny na przykład w pewnym momencie zorientują, że to jest dochodowe, albo że będą miały na to wyłączność, to być może właśnie gdzieś zostanie to w tę przestrzeń przesunięte. Co ty o tym sądzisz, Tom? Zawsze będzie istnieć grupa ludzi, którzy będą tęsknić do spływającego w ogrodzie zwierzęcego tłuszczu. I pewnie trzeba to uwzględnić w projekcie zmiany społecznej i zaprojektować to jedzenie na nowo. Na szczęście tak się dzieje i mam wrażenie, że ten trend wyczuwają już nawet biznesmeni formatu największego, mianowicie na przykład Bill Gates, który stworzył specjalną fundację i stara się rozpocząć tanią produkcję analogów produktów zwierzęcych. Analogów, czyli naśladujących produkty zwierzęce, ale stworzonych z tkanek roślinnych. Absolutnie jestem za. Jeśli ktoś ma taką potrzebę, ja jej nie mam, ale rozumiem, że niektórzy mogą mieć. Niech sobie takie rzeczy jedzą smaczne. Sztuczny hamburger został też wyhodowany. Tak, póki co jest niezbyt smaczny i troszkę za drogi, nawet jak na nasze kieszenie, panie profesorze, ale... Zostanienie. No, idziemy tak w tym kierunku. Prawda. Zaczęliśmy. No, te technologie będą tańsze z pewnością, jak historia pokazuje. Pierwszy telefon komórkowy też był drogi. Teraz mamy fajne, tanie, miarę.
tego, żeby on się nie zwalał ten hamburger za bardzo. Zobaczymy. Jest na szczęście taki trend już zauważany przez przemysł, a przemysł to zauważa dlatego, że ludzie zaczynają tego potrzebować. Po prostu jest coraz większa liczba konsumentów. Grupa konsumencka pod tytułem weganie rośnie w siłę. Na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych liczba wegan podwoiła się w ciągu ostatnich kilku lat. W Polsce się potroiła co najmniej, więc jest dobrze. Odnosząc się jeszcze na chwilę do Pani wzmianki o tym, że była Pani przez ćwierć wieku wegetarianką, no prawdopodobnie dlatego, że Pani nie podpowiedział, że może i powinna Pani zrobić więcej. To znaczy ktoś Pani podciął skrzydła, powiedział adekwatną odpowiedzią na dzisiejszą eksploatację zwierząt i zwierzęcą krzywdę jest wegetarianizm. W związku z tym przyjęła go Pani i zasiedziała się Pani w tej gawrze etycznej na wiele, wiele lat, bo tam było wygodnie. My oczywiście chcielibyśmy tę wygodę odbierać systematycznie, natomiast nie możemy tego robić na zasadzie akwizytorskiej i nachalnej, bo to działa przeciwnie. Róbmy to z pełną świadomością, że ludzie potrzebują stopniowych zmian. Róbmy to z wiedzą o technikach perswazji, o współczesnej psychologii społecznej itd., itd. Profesjonalizujemy się jako ruch prozwierzęcy, z pewnością wiemy na ten temat więcej. Staramy się mówić językiem naszego słuchacza, chociażby. Staramy się, tak, uczymy się, naprawdę o tym myślimy codziennie i będzie coraz lepiej. Powtarzam, nie wmawiajmy opinii społecznej i zdolności do zmiany, bo to jest błąd strategiczny. Nie mówmy, weganizm jest dla elity, bo już nie jest. Już nie jest. Już są możliwości, przynajmniej w dużych miastach, odżywiania się wegańskiego, nawet w restauracjach i barach stricte wegańskich w Warszawie przecież istnieją. I to jedzenie jest naprawdę sycące. Więc to już dawno nie jest heroizm faktycznie. No poza tym chyba też powinniśmy sobie uświadomić, że no bardzo mocno konteksty tutaj działają. Jeśli chodzi o Azję, to weganizm w zasadzie jest dużo bardziej popularny niż wegetarianizm z racji tego, z takich biologicznych chyba względów. Tam wśród ludzi po prostu jest bardzo niska tolerancja na przykład na laktozę i możemy korzystać z takich przepisów, które, czy ja już po prostu odnoszę się do tego, co wcześniej powiedziałam. Przede wszystkim też brakuje takiej wiedzy, jak gotować i jak przyrządzać. Myślę, że to jest też bardzo ważna nisza, którą powinno się wypełniać. Po prostu my nie potrafimy gotować. My jako społeczeństwo po wegańsku. Ale dlatego powinny powstać usługi gotowania wegańskiego. No, jestem jak najbardziej za, bo nie wszyscy mamy czas i ochotę być mistrzami kulinarnych we własnym domu, więc miejmy możliwość zjedzenia czegoś wegańskiego na mieście. Pan profesor, jest pan teraz głodny trochę? Przed chwilą zjadłem barszcz ukraiński na dole, a mam nadzieję, że... Ale gdyby był pan bardzo głodny, ja mogę panu zaproponować bardzo satysfakcjonujący lokal, gdzie będzie pan naprawdę najedzony. No jest takich kilka, nie podajemy już. Ale powiedzmy, że jest taka możliwość. Mówię o tym, że technicznie naprawdę jest to wykonalne, możliwe. Mogę sobie wygooglać, dokładnie ma ten internet, może pan poznać podobnych sobie i skierować się nimi. Jest łatwiej niż wiele lat temu, naprawdę. Oczywiście. Znaczy ogólnie na przykład warto powiedzieć, jak pan profesor Pepin jest, co najmniej Pawła, bo jest knajpa, gdzie sprzedają, gdzie są produkty, które imitują mięso, tak? Można zjeść sobie danie, które jest wegańskie, a la wołowina, a la kaszka i tak dalej. I, no tak, ja wiem, ja już próbowałem, jest taka restauracja w Krakowie też, po prostu się chyba wegan nazywa. I tam też podawali takie niby wewsztyki, kotlety z soi, z jakichś innych rzeczy. Nie, nie chodzi o soję, to chodzi akurat o seitan, czyli o gluten pszeniczny. Aha. I to można nadać temu smak zbliżony i strukturę mięsa. Tak, bo mięso to są głównie przyprawy. Tak? To jest przyszłość, ja myślę, że to jest właśnie przyszłość, że coraz tańsze będą sztuczne tkankowe hodowle, powiedzmy, jeżeli nie wiem, zgaduję, jeżeli teraz kilo tego hamburgera kosztuje pewnie $10,000, to będzie może kosztowało $100 za kilkanaście lat. Mogę sobie to bardzo dobrze wyobrazić. I wtedy to się zrobi rzeczywiście alternatywa dla tych, którzy nie bardzo się chcą z mięsem rozstać. No i oczywiście te coraz sprytniejsze produkty zaawansowanej technologii żywności, czyli imitacje po prostu, erzace mięsa,
które no właśnie, żeby jeszcze taką strukturę miały, nie tylko smak, ale strukturę, to bardzo wielu ludzi, jeżeli to nie będzie droższe wyraźnie od mięsa, a zwłaszcza jak będzie odrobinę tańsze od mięsa, te takie różne kozmeciki, to naprawdę będzie trudno odróżnić, o to ludzie zaczną się tym mocno interesować. Kebab jest czymś takim do pewnego, oczywiście jest produkt 100% zwierzęcy, ale my jemy takie różne dziwne hamburgery, kebaby, gdzie są same resztki, same odpady, nic za dobrego mięsa tam nie ma, ale to jest tak zrobione, przyprawione, że udaje mięso wystarczająco, my nie myślimy, co tam jest i to jemy. Ja akurat nie, ale ludzie to popularnie jedzą, więc jeżeli się faktycznie imitację mięsa stworzy, to faktycznie ludzie się zaczną na to przerzucać, bo wtedy wtedy strata będzie minimalna, tylko koneserzy będą, to nieprawdziwe i tak dalej, ale ludzie będą to na co dzień jeść. Ja bym z wielką radością natychmiast się przerzucił na imitację, nawet jeżeli nie będą aż tak smaczne jak mięso, tylko naprawdę będą przypominać mięso. Bo my coraz częściej jemy mięso do niczego po prostu, bardzo niskiej jakości. Właściwie pomieszane ze skórami i rozmaitymi innymi napójadalnymi elementami, zaprawione glutaminianem sodu, zasypane solą i tak dalej. I my wiemy, że to jest świństwo i chętnie byśmy się coś innego przerzucili, bo mięso dobre nadal jest dość drogie. Oczywiście wielokrotnie tańsze niż dawniej, ale nadal jest dosyć drogie. Bersztyk kosztuje, kawał bersztyka to kosztuje 30 zł w restauracji. Nie każdego na to stać. Jakby taki kotlecik niewiele gorszy od bewsztyczka i ociekający tłuszczem roślinnym, prawda, ale smakowity, kosztował 15 zł, no, to może i bez motywacji etycznej by się taki bewsztyczek kupił. W Stanach Zjednoczonych to można kupić na przykład na święto dziewczynienia indyka, który jest z kaszy. Nie z kaszy. Pewnie z sejtana, z tego białka pszenicznego, jak można użyć. Natomiast o czym się nie mówi, o tym, że to mięso zawiera też hormony i antybiotyki. No gdyby ludzie, po prostu jest mała świadomość, tak? A też na przykład z tym spożyciem mięsa, no to warto pamiętać, że czasy przedwojenne, kuchnia chłopska, tak? Jest powszechnie myślane, że to jest kuchnia, która bazuje na mięsie. Natomiast tak naprawdę kuchnia chłopska to były właśnie rośliny korzenne, buraki, ziemniaki, marchewki, wszelkie kasze. I moim zdaniem kuchnia wegańska dopiero otwiera świat na nowe doznania, smaki, zmysły, na wszelkie barwy. I wcale nie jest to trudna kuchnia, gdzie bazuje się na warzywach, na owocach, na kaszach, na kiełkach, orzechach. Więc to stwarza duże... To jest co jeść. Nie jest to kulinarna ascetyzm, naprawdę. Ale myślę, że dodatkową motywacją jeszcze oprócz tej etycznej, zdrowotnej i estetycznej będzie też motywacja ekologiczna dla tworzenia tych nowych technologii i nowych produktów spożywczych na bazie hodowli tkankowych, czy może lepiej drukowania w 3D takich produktów w przyszłości, w biofabrykacji i modyfikacji genetycznych. To ekologia właśnie może też zadecydować o tym, bo przecież będzie to korzystne dla otoczenia i środowiska. No dzisiaj raporty mówią już bez wątpienia, że produkcja zwierzęca jest najbardziej obciążającą środowisko naturalne produkcją, jedną z topowych, najbardziej obciążających, bardziej niż transport, wszystkie formy transportu razem wzięte. A skoro tak, to wybór produkcji roślinnej byłby również korzystny dla nas samych. Tu się pojawia taka egoistyczna motywacja, o której Pan mówił, ekologiczna, egoistyczna i ona jest, cały czas jest. Tak, to, że te krowy produkują CO2, to jest coś niesłychanego, żeby tak niewinne stworzenia takie szkodliwe. Jeżeli jeszcze mogę, jeżeli doda się do tego, że takie połacie terenu są przeznaczane na wyhodowanie trawy, którą zjedzą zwierzęta, które potem my zjemy, to odbieramy możliwość stworzenia jedzenia dla osób, które głodują. Tak? Na świecie jest ogromny problem głodu, a w krajach właśnie zachodu ludzie, tak jak Pan mówił, są przeżarci. Więc dla mnie po prostu, ja też żyłam w takim matrixie, który otworzył moje oczy i z dnia na dzień przeszłam na weganizm. Myślę, że teraz w obecnych czasach jest o wiele łatwiej właśnie ze względu na dostęp
do mediów, do internetu i że jest właśnie upowszechniona wiedza już i argumenty medyczne. Właśnie niestety jest tak, że do ludzi etyka nie przemawia i cierpienia innych, bo można zobaczyć, jak ludzie też traktują osoby z tego samego gatunku. Natomiast promowanie właśnie kuchni wegańskiej i tych wszystkich aspektów ekologicznych, zdrowotnych, dbania o siebie, no to myślę, że w ogóle weganizm, moim zdaniem, przyszłość należy do weganizmu. Tak sobie myślę, jeśli można jeszcze, że my jesteśmy w całkiem niezłej sytuacji, dlatego że nasza kultura część zwierząt kołubi i uważa za podmioty moralne. To mówiliśmy na początku, że pewna grupa zwierząt, psykoty i tak zwane zwierzęta domowe czy towarzyszące, jakkolwiek by je nazwać, mają wysoki status w kulturze, nikt ich nie zjada, nikt ich nie krzywdzi. Przeciwnie, wydaje się na nie ogromne pieniądze, uważa się za członków rodziny, nadaje się im imiona i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta umiejętność w ludziach już jest i ona ma ekspresję, tylko jest ograniczona do pewnego kręgu. Więc gdyby tak przeprowadzić manewr rozszerzenia tego kręgu, moglibyśmy się odwołać do już istniejących możliwości ludzkich. Po prostu my nie musimy budować tych możliwości od początku. Możemy powiedzieć poprzez analogię, jeśli nie zjadasz swojego psa, nie kopiesz go, nie zamykasz, nie więzisz na łańcuchu, to czemu pozwalasz na to samo wobec tak podobnego zwierzęcia? Łatwiej nam jest tutaj, bo gdybyśmy nie szanowali żadnych psów, w ogóle żadnych zwierząt, mielibyśmy problem. Więc moim zdaniem sytuacja tragiczna nie jest. Ten etyczny aspekt też jest ważny, bo mamy co wykorzystać. Już dobry stosunek do niektórych zwierząt. Ja mam takie pytanie etyczne. Mianowicie dla panów jest to oczywiste, że produkcja mięsa, zabijanie jest moralnie naganne. Tak się zastanawiam, że może można spojrzeć na tę sprawę inaczej. Jest oczywiste, że wszystkie istoty, które żyją, umrą, tak jak tu jesteśmy, wszystkich nas to spotka. I być może samą wystarczającym etycznym powodem do hodowli jest to, żeby, znaczy do życia. To ja na przykład ja się z radością godzę na to, że pewnego dnia skończę życie, bo jestem szczęśliwy. I teraz, jeśli zwierzę jest szczęśliwe, a taka podlaska krowa prawdopodobnie jest istotą bardzo szczęśliwą, ponieważ ona spędza swoje życie na łące, starsza pani ją pędzi i do obory i doi. Takich istot, oczywiście to dla jasności, to oczywiście nie ma nic wspólnego z życiem zwierząt produkowanych masowo. Natomiast twierdziłbym, że życie zwierząt hodowanych tradycyjnie jest życiem, być może nie wiemy tego, ale możemy podejrzewać, że jest życiem wysokiej jakości. Tym samym, gdybyśmy zrezygnowali z jedzenia mięsa, tej jakości, tego szczęśliwego życia by nie było. I więc jeszcze dodam, tutaj państwo przypominacie argument ekologiczny, jestem przyrodnikiem. Pastwiska w Europie to są jedne z najcenniejszych obszarów ekologicznych również w Polsce. W związku z tym, jeśli byśmy zrezygnowali z ekstensywnego pasu, byśmy stracili całą masę cennych gatunków, które wiążą się z tym właśnie ekosystemem. Ale to z drugiej strony. Myślę, że obaj będziemy chcieli na to odpowiedzieć. No, oczywiście ja jestem za tym, żeby starać się przede wszystkim poprawiać warunki chowu i warunki uboju. No to nie ulega kwestii, że to jest wielka różnica między życiem krówki, no, rolnika, który tą krowę szanuje, który ją lubi, która sobie może dość swobodnie na pastwisku przebywać i no, wiadomo. Chociaż oczywiście ten ubój z drugiej strony akurat w tych warunkach takich domowych to też jest akurat zwykle niedobry. No ale załóżmy, że i ten ubój będzie taki właśnie zupełnie natychmiastowy, że taka krowa zostanie zaprowadzona do rzeźni i tam będzie nowoczesny ubój, ona będzie ogłuszona natychmiast i tak dalej. To jest prawda, że, tak, że to jest oczywiście jakiś ideał, przy którym jakby nasze moralne skrupuły jakby aproksymatywnie zmierzają do zera. Tylko że to jest czysta teoria, dlatego że to nie jest tak, że można ten dobrostan, prawdziwy dobrostan zwierzęcia pogodzić z choćby ograniczoną praktyką
spożywania przez ludzi w ogóle, jako ludzkość, mięsa. To nie jest tak. Poprawa dobrostanu zwierząt, ta, której możemy realnie oczekiwać, która jest do pogodzenia z rynkiem i z masowością konsumpcji mięsa, to jest poprawa do standardu, który jest dramatycznie poniżej tego, o czym Pan opowiada. Po prostu dramatycznie poniżej. My walczymy, na razie walczymy o to, żeby ten boks na tą krowę był większy, żeby ona w ogóle zobaczyła łąkę. I tak dalej. W ogóle już wyprowadzenie krowy na łąkę, wie Pan, takiej krowy, która sobie potem jest wołowiną w sklepie, to już jest drastyczne podniesienie kosztów i wtedy tą wołowinę można sprzedać tylko dlatego, że się mówi, że to taka cudowna hodowla, na zdjęciu się pokazuje krowę na łące, bo ona była kiedyś na łące. Normalna krowa nie zobaczy łąki. Więc ja się z Panem zgadzam, tylko że to ma niewielkie przełożenie na problem masowy, problem dla ludzkości, tak czy nie dla mięsa. Może kiedyś będzie tak, jak w Pańskiej opowieści, że jeżeli już będą krowy i świnie, to one będą szczęśliwymi krowami i świniami, no i będą to rarytasy dla bogaczy. A tak w zasadzie to te krowy to się będzie dla hobby hodować. Takie zjawiska występują, no tak się na przykład dzieje w Norwegii. Ludzie mają szczęśliwe krowy i podatnik na te krowy płaci. No po prostu, mają tak strasznie dużo pieniędzy, że z podatku utrzymują krowy. Pod pretekstem, na zasadzie może nie dla krów to robią, tylko żeby utrzymywać tradycyjne rolnictwo. Jest ropę, się wydobywa, sprzedaje się ropę, zarobione pieniądze daje się chłopom, którzy dzięki temu skodują szczęśliwe krowy. Tylko wie Pan, to nie jest odpowiedź na pytanie, co zrobić z globalnym zjawiskiem ekstensywnej i intensywnej jednocześnie hodowli zwierząt do masowego uboju, masowego spożycia. Jeżeli świat miałby zmierzać w tym kierunku, o którym Pan mówi, że te zwierzęta, które hodujemy i zabijamy, to są krówki z Podlasia, które sobie całe życie na łące spędzają, to jest piękny świat, na który ja się zgadzam. Tylko nic nie zapowiada, żebyśmy w tym kierunku dążyli. Po prostu w ogóle nie ma żadnej roadmap, która mogłaby akurat w tym kierunku prowadzić. Ta Pańska wizja podlaskich krów jest po prostu nieprawdziwa. To znaczy, no nie da się w ten sposób, tak jak Pan Profesor powiedział, produkować żywności dla wielu. Produkt w ten sposób stworzony będzie produktem niezwykle drogim i elitarnym. Tego będzie bardzo, bardzo mało. To ekonomia wymusza na producentach żywności zamykanie tych zwierząt na małej przestrzeni, pakowanie w nich antybiotyków i tak dalej, i tak dalej, i dalej. To w ten sposób doprowadziliśmy właśnie do koncentracji przemysłu i do uprzemysłowienia produkcji zwierzęcej przy tak dużym popycie, jak teraz jest, na produkty zwierzęce. Ale to jest jeszcze inny problem. Oprócz tego. Mianowicie, czy sam fakt odbierania życia wysoko rozwiniętemu kręgowcowi jest problemem moralnym? I tutaj odpowiedź teorii etycznych jest prosta. Tak, jest. W zasadzie każda z tych teorii etycznych, czy reganowska teoria praw, czy francjonowska, czy singerowski utylitaryzm, czy nie wiem, kontraktarianizm Rolandsa, czy jakąkolwiek Pan nie weźmie, problem zabijania jest problemem moralnym, dlatego że zwierzęta mają preferencję życia, unikają zagrożenia, same dobrowolnie nie pójdą na śmierć, zawsze będą odwracać się od 180 stopni. Ja Państwa zadałem złe pytanie, panowie nie przekonywali, że to jest niemożliwe. Ja mam pytanie etyczne. Według mnie, no, na przykład Pan by się zrezygnował ze swojego życia, tak? By miał Pan przed urodzeniem taki wybór, ponieważ będzie wiedział Pan, że Pan umrze. Chyba Pan by nie zrezygnował. A to jest sytuacja krowy powołanej do życia. Do tego, żeby pewnego dnia zginęła. W związku z tym ja mam tego pytanie, ale nie, ona została powołana dokładnie, tylko ona i nie będzie. I nie będzie na tej łące, ona nie będzie machała tym ogonem i odleniała się od krów, ponieważ z moralnych powodów my mówimy nie. A ja mówię przeciwnie. Z moralnego powodu, jakim jest szczęśliwe życie, warto żyć, żeby później umrzeć. To samo dotyczy nas to wszystkich. Ja bym nie zrezygnował. Ja rozumiem Pańskie, your point.
rozumiem pańskie stanowisko, ale proszę zauważyć, że czym więcej tej podmiotowości przyznajemy temu zwierzęciu, czym bardziej je szanujemy, tym większy mamy opór przed tym, żeby w ogóle dokonać zabicia tego zwierzęcia, no, nawet jeżeli sami powołaliśmy je do życia i perspektywa zabicia go było warunkiem możliwości powołania go do życia. Proszę wziąć pod uwagę konie, które są coraz mniej użytkowymi zwierzętami, a coraz bardziej są po prostu towarzyszami człowieka i dorobiły się takiego statusu historycznie, z różnych powodów, że generalnie nie są przewidziane do tego, żeby je uśmiercić i coraz częściej próbujemy stwarzać koniom warunki do tego, żeby sobie umarły tak jak ludzie, to znaczy no, zachorują i umierają. Więc ten argument, że daliśmy ci krowo życie, tak jak Bóg dał rzekomo człowiekowi, Bóg dał, wziął, człowiek dał życie krowie, więc człowiek krowie mogę zabić, powoduje, że odwrotny stosunek, zupełnie inny stosunek, jaki mamy do na przykład psów czy koni, staje się dziwaczny. Prawda? Też powołujemy do życia różne rasowe pieski, żeby były szczęśliwe, a my razem z nimi. No i w ogóle do głowy nam nie przychodzi, że kiedy nam się te pieski zaczną przeszkadzać albo chorować, to my będziemy je zabijać. Tak samo jest z końmi. Ale rozstrzygnięcie, nie będzie rozstrzygnięcia tego dylematu, on jest bardzo poważny. To nie jest tak, że tu jest coś zupełnie oczywistego, ale po prostu to rozstrzygnięcie w żaden sposób nie dotyczy problemu, co zrobić z tym, że my jako ludzkość hodujemy masowo zwierzęta na mięso i te zwierzęta masowo cierpią. Czyli jakby problem akademicki, realny, i ja zdaję sobie sprawę, że ja do końca na ten problem nie odpowiedziałem, to nie jest taki proste. Ten problem nie akademicki, pojęciowy, czysto teoretyczny, luźnym związku pozostaje tak naprawdę z wielkim społeczno-etycznym problemem, jakim jest realnie masowa produkcja mięsa z kosztem cierpień zwierząt. Bo wcale nie jest prawdą, że możemy osiągnąć, poprawiając dobrostan zwierząt, taki standard, tak wysoki dobrostan, żeby on już był akceptowalny moralnie i wtedy jeszcze wystarczy nam rozstrzygnąć problem, czy w ogóle możemy zabijać, jak nam wyjdzie, że możemy, to jesteśmy w porządku, jesteśmy na prostej. Nie, nie jesteśmy w stanie podnieść tego dobrostanu do takiego poziomu, który byłby akceptowalny moralnie. I tu mamy problem. Także nie musimy martwić się o rozwiązanie akademickiego problemu usprawiedliwionego zabijania zwierząt, bo po prostu mamy wielką górę przed sobą. Prawda? Mamy problem że z tym, że podnosząc dobrostan zwierząt i tak skazujemy je na długotrwałe cierpienie. To jest moja. Z tego właśnie powodu należy odmawiać chowania produktów zwierzęcych, ponieważ samo podnoszenie tego dobrostanu, jakkolwiek pożądane i właściwe również jako odpowiedź, nie pomoże. Nie pomoże. Musimy stworzyć grupę konsumencką, która po prostu odmówi. I zapotrzebowanie na to zwierzęce cierpienie i również śmierć będzie mniejsze. Ja panu proponuję zawsze taki eksperyment myślowy. Jeśli pan mówi o krowie, niech pan podmieni krowę na psa, naprawdę. Niech pan się zapyta wtedy siebie, czy jest pan w stanie w ten sposób mówić o psie. A jeśli nie, to dlaczego? No to chyba jest rozstrzygnięcie tego dylematu, bo na pewno nie powie pan, że będzie pan powoływał do życia psa, którego pan później z premedytacją i... No pies został powołany przez człowieka w innym celu, do radowania go i do tego, żeby pewnego dnia skonał u stóp właściciela. Tak? Śmierć zaś krowa została powołana po to, by zostać następnie zjedzona. Ale ja nie chciałbym tutaj, ja nie chcę ciągnąć, ja nie wiem. To się, mnie to ciekawi, bo sam jestem być może o krok do podjęcia hodowli szczęśliwych krów i się nad tym zastanawiam. Tak? Więc dlatego też tutaj przyszedłem. No to niech pan hoduje i potem zamiast do rzeźni, to niech pan po prostu pozwoli im tak sobie... Krowią emeryturę. Krowią emeryturę, to jest kolmi, wie pan. To jest absolutnie utopijna wizja. To jest absolutnie utopijna wizja. Jeszcze bym pan chciał być
dodatkowo mleko od tych krów, musiałby pan wkrótce poić armię cieląt. Po prostu. Nie jest pan w stanie tego zrobić. Skąd nie zatyką? Jak to zwierzę domowe, czemu nie? Tak. Ja słyszałem o ludziach, którzy świnie hodują. Ale po co? Jeśli nie to trzeba, to, tak? No, nie, ale rozumiem, że to widzi misia, a nie biologiczna. No dobra, to już hodują jak psa. Nie zabraniamy ludziom hodowania psów. No, jak ktoś chce hodować świnie na zasadzie, czy tylko towarzysza życia. Aha. Na przykład są te małe świnki wietnamskie. To jest popularne zwierzę. Towarzysz życia, prawda? Tak jak pies, hodowany dla przyjemności i być może nawet i krowę się da tak hodować. Ale to zaraz, to pan chce hodować te szczęśliwe krowy po to, żeby były szczęśliwe. No tak, a czy to życie to naturalnej śmierci? Czy pan chce im zrobić jednak krzywdę pod koniec? Nie, jak najbardziej mam zamiar im robić krzywdę. Aha. No właśnie stąd mam moralny, stąd mam, ja nie muszę, nie zastanawiam się, jestem przyrodnikiem, wiem, że właśnie pastwisko jest tą formą użytkowania tych obszarów, które jest cenne przyrodniczo. I co więcej, dla potrzeb tego, jak on się nazywa, tego co robię, często na przykład wykorzystujemy po prostu dzierżawiny zwierzęta od rolników. I teraz jest pytanie, ja naprawdę nie zupełnie, a być może źle to opowiadam, natomiast dla mnie to naprawdę te zwierzęta, jeśli są szczęśliwe, to szczęście nadaje sens ich istnieniu, tak? Tym samym skoro umrą, ponieważ jesteśmy na Ziemi i wszystkie istoty pewnego dnia umrą, w związku z tym rozdzieranie szat nad tym, że one umrą w wyniku strzału w głowę, czy kilka lat później na straszną chorobę, jest dla mnie moralnie takie niejasne. No ich szczęście za życia nie daje nam prawa do zabijania. Przecież to jest karkołomny sposób myślenia. To w żaden sposób jedno z drugiego nie wynika. Czy w przypadku ludzi, czy psów ich szczęście daje nam prawo do zabijania? No nie. A nie to, że powołuje pan do istnienia. Znaczy, ale to jest bardzo ciekawy problem, bo to nie jest tak, że tutaj jednym słowem się coś da zrobić. To trzeba takiej wyobraźni właśnie. Dajemy panu przykład. Pieska, konika. Zauważamy, że jesteśmy niekonsekwentni. To jest pierwszy krok. Po drugie, no właśnie. Czy dawanie życia zwierzęciu, a nawet dawanie mu szczęścia wyposaża nas w prawo do zabijania? A trzecie, czy nawet jak mamy prawo zabijać, to powinniśmy to robić? Czy chcemy to robić? Jest wiele wątpliwości. Ja na przykład odmawiam sobie tego prawa. Nie chcę zabijać, bo niezależnie od tego, czy mam władzę nad tym zwierzęciem moralną wynikającą z tego, że powołałem jego istnienia, ja po prostu wolałbym tego nie robić. Wiem, że to robię pośrednio przez rzeźników, którzy sprzedają mi mięso, które kupuję. I wiem, że jestem taki, że nie patrzę, nie myślę i jem, prawda? I że to jest, ale wiem, że to jest nie fair. Nie daję sobie prawa do zabijania, jakkolwiek rozumiem, że w różnych sytuacjach uśmiercanie zwierząt ma różny status. Zależnie od tego, jakie to jest zwierzę, na przykład komara to się mało mam, nie mam wyrzutów. Przy muszce mam takie absolutnie minimalistyczne i raczej otwieram okno i wypędzam, ale minimalne mam te wyrzuty. Czym większe zwierzę i tak dalej, no to większe. Oczywiście czymś innym jest okrutne zabijanie, czymś innym humanitarne. Czymś innym jest zabijanie zwierzęcia, które eksploatowałem, a czymś innym zwierzęcia, które miało szczęśliwe życie, ale zawarłem z nim kontrakt, który ono nie podpisało niestety, bo nie umiało, że ja ci dam szczęśliwe życie, a sobie dam prawo do uśmiercenia. To są różnice, to są różne sytuacje, ale z tego wszystkiego jednak nie wynika, że jest czymś dobrym moralnie, jeśli ja się korzystam z tego mniej czy bardziej usprawiedliwionego, tej mniej czy bardziej usprawiedliwionej możliwości zabijania. Nie sądzę, żebym powinien poszukiwać usprawiedliwienia dla zabijania. Raczej uważam za coś bardzo cennego posiadanie takiej intuicji moralnej, że jak mam wybór między zabijaniem i niezabijaniem, to generalnie nie zabijam. A wybór pan ma, bo pan nie musi szczęśliwej krowy hodować. Więc generalnie taka etyka, która szuka usprawiedliwienia, a może jednak, prawda, jest bardzo ryzykowna. To już lepiej iść tą drogą, którą ja proponuję. Pogódźmy się z tym, że do pewnych celów moralnych trzeba dochodzić stopniowo. Bądźmy realistami, dajmy ludziom oddech, nie zastraszajmy ludzi, nie bądźmy tacy radykalni, dwubiegunowi. W ogóle taka dwubiegunowość w etyce
to nakazane, to zakazane, takie dziedzictwo kantowskie, powiedzmy, bardzo źle mi się kojarzy, to jest taki rodzaj fanatyzmu etycznego, który jest zakorzeniony w fundamentalizmie religijnym, to nie jest dobra rzecz. Więc bądźmy wyrozumiali, realizujmy program poprawy, ale nie uprawiajmy podejrzanej sofisterii i nie szukajmy pretekstu do usprawiedliwienia zachowań, które instynktownie uważamy za gorsze niż zachowania przeciwne. Gorszym zachowaniem jest uśmiercenie zwierzęcia z jakiegokolwiek powodu, niż oszczędzenie go. Jedyna sytuacja, gdzie my uśmiercamy zwierzę w bardzo jednoznacznym takim przekonaniu, że robimy dobrze, to jest ta eutanazja, której dokonujemy na zwierzętach bardzo cierpiących i bliskich śmierci, prawda? Robimy to z wielkim bólem, ale mamy poczucie, że właśnie w tym momencie akurat to jest naszym obowiązkiem. Nie szukamy usprawiedliwienia, żeby tego nie robić, ani nie szukamy usprawiedliwienia, żeby to robić, tylko mamy takie silne poczucie, że tak jest lepiej, bo po prostu współczujemy umierającemu zwierzęciu. We wszystkich innych przypadkach to będzie szukanie pretekstu. A ja zawarłem z tobą taki, bez mnie byś w ogóle nie istniał na świecie, to ja jestem panem twojego życia i śmierci. Bardzo ryzykowne, niepotrzebne. Po co szukać w ogóle usprawiedliwień na zabijanie? Lepiej iść za prostą, zupełnie klarowną zasadą, że jak masz wybór między zabijaniem i niezabijaniem, to po prostu nie zabijasz. Pan ma przecież wybór, a cały czas pan mówi, że jest na tej drodze, już nie pchajmy go, bo spadnie nam ten cel, bo się pokłócze. Spokojnie, pan profesor będzie myślał i pewnie wkrótce zrobi sobie pierwszą ucianistą kolację. Na pewno tak robię. Na pewno tak. Nie musimy powoływać do życia tych szczęśliwych krów i ich zabijać. To jest ważne, po prostu nie musimy tego robić, to nie jest konieczność. I wydaje mi się, że też częścią tego programu zmiany byłoby to, żeby wyzbyć się postawy roszczeniowej wobec zwierząt. To oznacza, żeby nie wartościować ich poprzez to, co nam ewentualnie mogą dać. Od produktów poprzez miłość. Bo to jest ich pochodna jakaś tam funkcja. Główną funkcją jest to, że cenią same swoje życie, są zdolne do odczuwania, odróżniają stany dobre od złych, bodźce dobre od złych. To się liczy. A to, ile my z tego mamy, to jest ewentualnie gdzieś dalej. To jest duża zmiana. Z tego będzie wynikać bardzo wiele. Marek Belezowski, napis. Na koniec już będziemy kończyć takie pytanie. Wrócimy do kwestii, która była zawarta w podtytule dzisiejszego spotkania. Czy demokracji zwierzę może być niesem? I tutaj pytanie do naszych gości, czy jakie są konsekwencje społeczne? Znaczy konsekwencje społeczne traktowania zwierząt jako tworzywa, jako substancji materii. Jak się przekłada na życie społeczne i czy możemy współczesną liberalną demokrację opartą na zasadzie równości społecznej wykluczać z tej równości społecznej zwierzęta, tym bardziej, że jednak w tej świadomości społecznej doszliśmy do poziomu, w której jednak jesteśmy świadomi cierpienia zwierząt. Nie jest to już poza świadomością społeczną. Czyli wiedząc o cierpieniu zwierząt, jednocześnie nie wykluczamy z tego kręgu współczucia. Jak to się generalnie na społeczeństwo i na relacje społeczne? To też w kontekście tej tezy dotyczącej między innymi przekładania się masowej produkcji uśmiercenia zwierząt też na ten przemysł śmierci związany z II wojną światową. Ale przecież my mamy demokrację i mamy zwierzęta jako mięso. To jest źle zadane pytanie. To pytanie jest o to, czy tak może być, a tak jest. Tak jest, przecież wszyscy to widzimy, więc demokracja jak najbardziej dopuszcza przedmiotowe traktowanie zwierząt, eksploatację zwierząt na masową skalę, to się dzieje w tej chwili. Czy to ma wpływ w ogóle na społeczeństwo negatywne? Może w tym sensie, że mamy do czynienia ze zwierzętami jako grupą, ogromną grupą wykluczonych. I nawet te ruchy, które mienią się ruchami postępowymi, nawet te ruchy lewicowe, nie zauważają tego problemu. I to jest przeciwne rozdwojenie. Robi nam się po prostu niespójna idea postępowości. Postępowa w dziedzinie stosunku do kobiet, mniejszości seksualnych, czy mniejszości innego rodzaju, ale brak postępu w kontekście zwierząt. Przedziwne rozbicie.
A każda niespójna idea jest ideą nieskuteczną. Niespójność psychologii to schizofrenia. To choroba. Więc widzę to jako chorobę. Należałoby to uleczyć. Mamy do tego narzędzia. Wiemy już, że zwierzęta są zdolne do odczuwania. Wiemy, że chcą żyć. Podobnie jak inne mniejszościowe grupy, o które już staramy się troszczyć. Więc zatroszczmy się również o zwierzęta na tej samej zasadzie. No tak, ja się też zgodził przede wszystkim z tą ciekawą uwagą o spójności. Postępowość, w sensie postępu moralnego, nie bójmy się tego słowa, no musi być konsekwentna. No wiadomo, że jeżeli ktoś jest zaangażowany w politykę równościową i nie akceptuje równego traktowania mężczyzn i kobiet, to jest bardzo dziwne, jeśli ta sama osoba jest obojętna na krzywdę zwierząt. No jednak kultura moralna jest integralna, więc to rzeczywiście takie niekonsekwencje rażą. Natomiast oczywiście, że demokracja sprzyja ostatecznie w dłuższej perspektywie ochronie zwierząt, to tak jakby, że demokracja uczy nas podmiotowego traktowania każdego człowieka, i to nawet egalitarnego jeszcze w dodatek, no to otwiera nas na dziwność tej radykalnej różnicy w traktowaniu ludzi i zwierząt, tak jak mówiłem na początku, tym bardziej, że są przykłady ludzi, których traktujemy z pełnym szacunkiem, mimo że nie są istotami świadomymi, bo są chorzy, prawda, czy upośledzeni. Więc to nas, demokracja nas bardzo na to otwiera i staje i pomaga w rozszerzaniu naszej przestrzeni moralnej na przyrodę. I to się faktycznie na naszych oczach dzieje, tylko trochę wolniej niż życzyliby sobie liderzy, no ale i tak dosyć szybko. Ta rewolucja moralna ogólnie, w której żyjemy, no, dokonuje się od wieku XVIII i no, w ciągu 300 lat no, przeszliśmy niesamowitą drogę, naprawdę. Tylko że w perspektywie ludzkiego kilkudziesięcioletniego życia to aż to często jest niedoceniane. No ale proszę zrozumieć, no jeszcze 100 lat temu kobiety nie miały praw wyborczych, prawda? A publiczne okazywanie okrucieństwa zwierzętom było normą, a nawet zabawa cierpieniem zwierząt było jeszcze czymś akceptowalnym w wielu miejscach. Do dzisiaj jest w niektórych azjatyckich regionach. Także ten postęp jest, tylko my byśmy chcieli zobaczyć efekty tego postępu już w skali naszego życia, jeszcze zanim umrę. No ale to tak nie będzie. No, mam dzieci, wnuki, jeszcze będą musiały trochę nad tym pracować. Ważne, żeby był postęp. Ja uważam, że idziemy w dobrym kierunku, że rewolucja moralna trwa, że załapały się na tą moralną rewolucję wreszcie zwierzęta. Na razie te wszystkie kręgowce większe, bo świnki morskie to nie za bardzo, ale czy szczury. Właśnie Fundacje Ogony występujemy do prezydenta Krakowa, żeby dał lokal na Fundację Ogony, która się zajmuje ratowaniem szczurów. No to jest w ogóle jakiś kosmos dla nich. Jak to szczury ratować? Przecież szczury tępimy, a oni ratują. Bo ludzie mają w domach po 50, po 100 szczurów, które są ratowane od ludzi, którzy ich nie chcą, którzy je wyrzucają, prawda? Więc to powolutku, no kto pisał, ja podpisałem dzisiaj list do prezydenta Majchrowskiego w sprawie szczurów, no to jest szok. 20 lat temu, kto by pomyślał, że można taki w ogóle, to było jakieś, to pomyśleli, że Hartman zwariował po prostu. A dzisiaj, aha, no tak, lewica, szczury też trzeba. No to już zupełnie inaczej się to myśli, a za 20 lat pewnie będzie oczywiste, że takie są schroniska dla psów, to są schroniska dla gryzoni, tak jak to jest w Ameryce na przykład, czy w Niemczech, ale to się zaczyna. Także bądźmy dobrej myśli, ja jestem optymistą w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo mi się podoba ten optymizm, ja też jestem optymistą. Demokracja ułatwia nam bycie decydentami po prostu. No, po prostu. To jest taki system, który nam to umożliwia. Żebyśmy byli decydentami efektywnymi, musi nas być dużo. Zachęcam więc do zmiany siebie samego na początku, a później innych, ponieważ mamy prawo oceniać zachowanie innych, tak samo w przypadku stosunku do innych ludzi, jak w przypadku stosunku do innych zwierząt. Mamy prawo, prawda, panie profesorze, oceniać innych i próbować ich zachęcać, nie nachalnie jakichś sytuacji, tylko żeby się zmienili. No i czas nieubłaganie już do końca. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Serdecznie dziękuję za udział w dyskusji. I będzie relacja dzisiaj gdzieś w sieci, także będzie można się do tego odnosić. I w ramach na fali takiego optymizmu zachęcam do kolejnych spotkań z cyklem Antropofauna. Dzięki.